sektor owoców jagodowych w Polsce to jest taki w sumie młody sektor, który dopiero tak naprawdę niedawno zaczął krzepnąć i jednoczyć swoje siły w prostym celu, żeby pokazać Polakom czy też innym narodom, które by chciały skorzystać z naszego bogactwa, że mamy takie małe skarby, czyli owoce jagodowe, które w tym całym pędzie naszego życia, gdzie jedziemy od jakiegoś jednego punktu do drugiego punktu, często gubimy swoje zdrowie, jesteśmy zmęczeni, zestresowani, działają na nas te wszystkie, jak to się popularnie mówi, cywilizacyjne czynniki, negatywnie na nas oddziaływujące. I w tych takich właśnie krytycznych momentach tak naprawdę możemy sięgnąć to, co w Polsce jest obecne przez większość roku, bo już w połowie maja, czy też na początku maja w zasadzie, w niektórych technologiach uprawy możemy znaleźć owoce jagodowe, które możemy zacząć konsumować, któremu z nich byśmy nie przyjrzeli się dokładniej, to ma taki pakiet bogatych składników, bogatych substancji czynnych, oddziaływających na organizm człowieka w sposób wyjątkowy, że konsumując je możemy oczekiwać bardzo szybkich efektów w naszym samopoczuciu. To będzie jagoda kamczacka na początku, to będą truskawki wczesne, później będą maliny, po malinach wejdą nam niebieski kolor, czyli borówki. Po drodze zahaczymy o borówki, maliny będą się dalej ciągnęły, bo one się ciągną i czerwiec, i lipiec w tej chwili w Polsce, i w sierpniu, i we wrześniu. A jak pogoda sprzyja, to jeszcze w połowie listopada możemy polskie maliny tak naprawdę jeść z nowoczesnych obiektów tunelowych, których uzyskujemy w naszych rodzimych warunkach bardzo dobrej jakości owoce. Tak więc te trendy jagodowe, które w tej chwili w Polsce widzimy, one się rozpędzają. Producenci, a dokładnie powiedzieć jagodowcy, bo sadownicy, którzy uprawiają się jagodowe, to są jagodowcy. To są ludzie z pasją, z sercem, którzy wkładają swoje życie w uprawę tych jagód, swoje życie, uczucie. I tak naprawdę ta cząstka, którą przekazują, oprócz tych cząstek chemicznych, tych substancji czynnych, je też jemy w tych owocach jagodowych. A skoro przekaz jest optymistyczny od producenta, to siłą rzeczy konsument, który to je, musi być zadowolony. Żyjemy w jagodowym trendzie, spożywamy owoce jagodowe, owoce o wielkich właściwościach i możliwościach. Warto się zastanowić, dlaczego nazywamy te owoce super owocami, a najlepiej to przed snem.